Jesteśmy na konferencji przed FMA 5. Esmeralda Godlewska właśnie strasznie krzyczy. Nie wiem, czy nam nie wbiegnie... Czy nie wbiegnie nam zaraz w kadr. Jesteśmy dość daleko, więc zajęłoby to chwilę pewnie. Jesteś przygotowany pewnie na takie wejście w nogi. No, na takie wejście w nogi jestem bardzo przygotowany. A jak w ogóle? Jak w ogóle? Bardzo dobrze, dziękuję. Tą walkę? Kompletnie nie mam pojęcia, bo dziewczyny są podobne do siebie jakby warunkami, wzrostowo, wagowo chyba też. Zasięg Raymond jest taki sam, więc to tak... Wojna, na wyniszczenie, rękami machanie. To co o twoim rywalu? Aha, tak, by the way, no. Szybkie przejście. Wysoki chłop, troszkę niższy ode mnie. Doświadczony na pewno. Trenuje też od kilku lat. No tak nie zawodowo, aczkolwiek trenuje zawsze jakieś doświadczenie. No będzie ciężko na pewno, ale trzeba być dobrej myśli. Patrzysz, analizujesz między innymi go przez pryzmat walki z Ozdobą? Znaczy, z tej walki da się wyciągnąć jakieś wnioski na pewno, nie będę to o nich mówił. Dobrze widać jego stójkę na przykład. Jest wiele walk jego na YouTubie, na przykład z Almy, z amatorskiej ligi, gdzie też widać dobrze jego stójkę. Nie wiem, czy to dobrze dla niego, nie mi oceniać. Ale no tutaj widziałem coś innego, widziałem panikę przede wszystkim w pewnych momentach i można to wykorzystać na pewno. Nie myślałeś o tym, żeby toczyć walki 2-2, bo jednak znacie się z bratem chyba lepiej niż z kimkolwiek. Nie, to jest fajnie się to ogląda, aczkolwiek dla mnie to już jest jakby takie mało sportowe, to bardziej cyrkowe, nie obliżając nikomu, ale takie mam o tym zdanie i już ktoś mnie o to pytał, to tak samo powiedziałem, więc no nie, to jakby jak ktoś chce, to śmiało, aczkolwiek no nie widzę się w 2-2. Taki styl... Conor McGregor? Jezu, no często to słyszę, w sensie, no nic nie poradzę, że on też ma brodę i jest gdzieś tam albo rudy, albo blondynem, no dla mnie jest blondynem takim ciemnym. No słyszę to często, ale nie, po prostu zapuściłem brodę. No jakby to, każdy, kto nosi brodę, jest McGregorem? No nie, no, że trenuje sztuki walki, to też swoja sprawa. On jest leworęczny, jestem praworęczny, on jest chyba 2 wagi niżej, więc no nie bardzo. Jest mojego wzrostu. No właśnie, i macie porównanie tutaj, jakbyś zapuścił brodę, to byś był taki McGregor, aczkolwiek on jest bardziej... Szuplejszy ode mnie, tak. Jest stójkowiczem, ja bardziej się w parterze odnajduję, więc no podobień za dużo poza wzrostem i tatuażami nie ma. Tylko typ na walkę twojego brata. No mam nadzieję, że pokona... Tamtym panem. Mam nadzieję, że pokona Tomka Olejnika. Wiadomo, nikogo nie można lekceważyć, ale wiesz, że mogę w to, że to się skończy w pierwszej rundzie. No mam takie nadzieje. Dobra, dziękuję. A czy zwycięstwo mojego brata, oczywiście, nie? Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję również.